Rzutka Grosickiego, okazja, jest gol! 1-0, piątek! Dzień dobry. Jest nam niezmiernie miło powitać Państwa z Domu Reprezentacji Polski ze stadionu PGE Narodowy. Widzieliśmy przed chwilą obiekt ten, był świadkiem wspaniałej historii reprezentacji Polski. Miejmy nadzieję, że wkrótce ta historia będzie tutaj kontynuowana. Witamy wszystkich zebranych gości, licznie zebranych przedstawicieli mediów. Witamy członków Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z prezesem Cezarym Kuleszą na czele i wszystkich zaproszonych gości. Dzisiaj wyjątkowa okazja, dlatego jesteśmy tutaj, a wyjątkowa okazja jest taka, że dzisiaj zaprezentowany zostanie nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Zanim do tego przejdziemy, jedna techniczna uwaga. Konferencja oczywiście będzie prowadzona z tłumaczeniem. Kto jeszcze z Państwa tutaj obecnych na sali nie wziął zestawu do tłumaczenia, zapraszam, po mojej prawej stronie stolik, tam można odebrać zestawy tłumaczeniowe. Także jeszcze raz wszystkich Państwa witamy. Witamy również widzów, którzy oglądają transmisję telewizyjną, ale żeby nie przedłużać, zapraszam na scenę prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kuleszę oraz sekretarza generalnego PZPN Łukasza Wachowskiego. Witam panowie. Dzień dobry. Zapraszam. I na początek proszę o zabranie głosu przez prezesa PZPN Cezarego Kuleszę. Jest mikrofon, jest. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Jak wiemy, że ostatnie dni, tygodnie były dosyć burzliwe, bo też poświęciliśmy dużo pracy. Wiemy, że wybór był bardzo trudnym wyborem, ale dzisiaj dotarliśmy, jak to się mówi, już do celu. Jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej uważam, że stać nas na wybór najlepszego selekcjonera, który jest aktualnie możliwy. Jako federacja również jesteśmy na to gotowi. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby trener, który będzie trenerem reprezentacji Polski, miał już doświadczenie w prowadzeniu reprezentacji, żeby nie było tak, że trener przychodzi i uczy się prowadzenia naszej reprezentacji. Także rzeczy, które były bardzo brane pod uwagę, to przede wszystkim praca selekcjonera wcześniej z kadrą, doświadczenie, sukcesy jego, charyzma, praca z grupą, bo to nie jest też łatwa praca. I przede wszystkim trener, który odniósł sukcesy, i taki trener dzisiaj został powołany na selekcjonera. Jest to Filipe Santos. Przede wszystkim trener, który prowadził już dwie reprezentacje. Prowadził reprezentację Grecji, reprezentację Portugalii, gdzie osiągnął z reprezentacją Portugalii Mistrzostwo Europy. Również wygrał Ligę Narodów. Pracował trener z bardzo dobrymi piłkarzami, można powiedzieć, że z gwiazdami. Taką gwiazdą w reprezentacji Portugalii wszyscy znamy, to był Ronaldo. Przede wszystkim trener również poświęci swój czas, bo będzie mieszkał w Warszawie, przeprowadza się na stałe tutaj z całą rodziną. Będzie również udoskonalał i pomagał w programie szkolenia młodzieży, co jest bardzo dla nas istotne. Przede wszystkim pracę, którą wykona, będziemy mogli ocenić po jakimś czasie. Wierzę w to, że trener wniesie bardzo dużo dobrego do naszej reprezentacji i nie tylko, ale również do całej naszej polskiej piłki. Serdecznie dziękuję i przekazuję głos prowadzącemu. Dziękujemy bardzo, panie prezesie. Przejdźmy zatem do
kulminacyjnego momentu tego spotkania dzisiejszego. Przed Państwem nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Chwila dla fotoreporterów. Sądząc po intensywności pstryknięć waszych aparatów, chyba jesteśmy już gotowi. Każdy zdjęcie zrobił, także dziękujemy. I zapraszamy państwa do zajęcia miejsc. Coach, please take your seat. I will take it. And floor is yours. Dzień dobry. Dzień dobry. Po pierwsze, przepraszam, będę mówił po portugalsku. Jest to dla mnie znacznie łatwiejsze w tym konkretnym momencie. W pierwszej kolejności chciałem pogratulować panu prezesowi, podziękować panu prezesowi, podziękować za zaufanie. Zaufanie do mnie i do moich współpracowników. To jest bardzo ważny dla mnie czynnik i element. I to jest dla nas olbrzymi zaszczyt. To jest dla nas zaszczyt, ponieważ mówimy o wielkim kraju. Polska jest wielkim krajem. Jest krajem o niezwykle bogatej historii, o niezwykle bogatej kulturze. Również reprezentacja Polski, futbol polski ma bardzo ważną historię. Historię, która naznaczyła moje pokolenie. Ja już od wielu lat śledzę futbol. Doskonale pamiętam wspaniałe polskie drużyny, ale również pamiętam bezpośrednie starcia i mecze z reprezentacją Polski. To były zawsze mecze bardzo trudne. To jest reprezentacja, która ma wielu wspaniałych zawodników o olbrzymiej jakości. Jest to drużyna, która należy do czołówki światowej, co do tego nie mam wątpliwości. Zatem dla mnie to jest olbrzymi zaszczyt, że mogę kontynuować moją karierę selekcjonera w tym kraju, kraju, który jest tak ważny, w tak wspaniałym kraju. I tak jak powiedział przed chwilą pan prezes, od dzisiaj, tak jak wcześniej powiedziałem prezesowi, od dzisiaj jestem Polakiem, jestem jednym z was. I będziemy robić wszystko, aby zapewnić Polakom dużo radości. To na pewno będzie wymagało wiele pracy, ale tą pracą będziemy się zajmować. Tak jak powiedział prezes, będę teraz mieszkał w Warszawie. To jest dla mnie kluczowe. Chcę dobrze poznać kulturę, dobrze poznać kraj, ludzi, mieszkańców Polski. Dlatego proszę się przyzwyczaić do tego, że będą mnie tu państwo często widział. I dla mnie kontakt z prasą jest zawsze bardzo ważny. Chciałbym również bardzo podziękować za formę, sposób, w jaki wczoraj ja i moi współpracownicy zostaliśmy przywitani w Federacji Piłki Nożnej. Praktycznie czujemy się jak w domu, w naszym nowym domu. I niedługo, od razu tak naprawdę zaczynamy już pracę. Oczywiście wszystko wymaga czasu. Tak jak powiedział pan prezes, musimy stworzyć nowe nawyki, wypracować jakieś rutyny, aby przekazać nasze nowe pomysły i zamiary. I to jest właśnie mój cel. To jest mój projekt. Dlatego daję wam to słowo, że będę pracował w sposób ambitny, z zaufaniem. Ja bardzo nie lubię słowa ja, także nie mówię o mnie. Bardzo lubię słowo my. Zatem wierzę w słowo my. My tutaj wszyscy w federacji, cały sztab techniczny, zawodnicy. To wszystko to jesteśmy my. Bez zawodników nie ma selekcjonerów. Bez selekcjonera nie ma też zawodników. Ale liczę na wsparcie wszystkich Polaków. Liczę na prasę, na media, które są kluczowe w realizacji tego typu projektu. Dlatego chcę powiedzieć, że jestem pełny zaufania. Mam bardzo wysoką ambicję i jestem przekonany, że
będziemy ciężko pracować, aby przynieść dużo radości wszystkim Polakom. Będziemy pracować wspólnie. Jestem przekonany, że odniesiemy sukces. Co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast każdy sukces wymaga bardzo ciężkiej pracy. Szczęście nie spada z nieba. Na szczęście trzeba sobie zapracować. Zatem musimy pracować. Ale chcę powiedzieć, że mam pełne zaufanie co do tego, że my wszyscy osiągniemy ten cel i osiągniemy bardzo wiele dla reprezentacji Polski i dla wszystkich Polaków. Obrigado, mister. Dziękujemy bardzo, panie trenerze. Teraz przechodzimy do tej ulubionej części, której tutaj wszyscy zebrani licznie dziennikarze na nią czekają. Także zapraszamy do zadawania pytań do naszych gości. Są na sali mikrofony. Prosimy korzystać z tych mikrofonów, przedstawić się, wskazać redakcję, którą się reprezentuje. Wiemy, że tych pytań będzie bardzo dużo. Postaramy się odpowiedzieć na jak najwięcej. Oczywiście czas pewnie nam nie pozwoli na odpowiedzenie na wszystkie pytania. Przewidujemy około 40-minutową sesję zadawania pytań. Też od razu drobna uwaga. Selekcjoner dopiero rozpoczyna swoją pracę. Dajmy troszeczkę też tutaj selekcjonerowi przywyknąć do nowego miejsca, więc dzisiaj po konferencji nie przewidujemy takich rozmów, takiej flash zony z trenerem, także prosimy o odrobinę cierpliwości. Na pewno możliwość wywiadów nastąpi w najbliższej przyszłości, ale teraz przejdźmy już do zadawania pytań. Proszę bardzo, Paweł Sikora z Polsatu. Proszę bardzo. Sport. Mam nadzieję, że teraz słychać. Polska też ma swoją piłkarską supergwiazdę, tak jak Portugalia. Jakie trener miał sposoby, żeby okiełznać ego Cristiano Ronaldo? To numer jeden. I drugie pytanie. Co poza paszportem łączy trenera z trenerem Paulo Sousą, a co go dzieli? Przede wszystkim, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, na moje szczęście, podczas mojej kariery trenerskiej zawsze prowadziłem wielkich zawodników. Tak jak przed chwilą wspomniałem, tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy byli my, żeby ja pozostało poza drużyną. Jesteśmy zespołem ego, ale tak naprawdę liczymy się my. Wszyscy zawodnicy są częścią zespołu i każdy ma swoją mentalność, każdy ma swoją osobowość i to selekcjoner drużyny narodowej musi połączyć to wszystko i stworzyć to my. Zawodnicy są ważną częścią tego puzzla, ale ekipa techniczna, cały staw, wszyscy są ważni. Zawsze tak było podczas mojej kariery, która jest już długa i tak dalej będę działać z szacunkiem do wszystkich zawodników, ale też dzieląc dwie kwestie, które są bardzo istotne, mianowicie z jednej strony dobrze zdefiniować różnicę między tym, kim jest trener, a kim jest człowiek. I to można też pod każdą profesję, pod każdą osobowość podporządkować. Dlatego podczas treningów to ja rządzę, to ja podejmuję decyzję. Nikt nie wykona tej pracy za mnie. Oczywiście zawodnicy muszą to szanować. Zawsze tak było, oczywiście. A druga kwestia, która jest bardzo istotna, żeby wszystko mogło zadziałać, mianowicie osobowość każdego z nas. I na to będę potrzebować jeszcze czasu. Mam ze sobą swoje pomysły. Już zaczęliśmy pracę wczoraj tak naprawdę z moimi współpracownikami. Ja mam jeszcze trochę spraw do załatwienia w Portugalii. Od lutego będę w Polsce, natomiast moja ekipa techniczna już zostanie w Polsce, żeby rozpocząć pracę. Jak przyjadę w lutym, żeby wszystko przyspieszyć. Natomiast oczywiście ważne będzie poznanie osobowości każdego zawodnika, piłkarza. Wszyscy jesteśmy różni, piłkarze też. Jest to trudna praca. Nic nie powstaje bez trudnej pracy. Planuję stworzyć te relacje z piłkarzami i oczywiście rozpocząć pracę jak najszybciej.
Jeśli chodzi o drugie pytanie, oczywiście jestem przyjacielem Paulu. Nigdy nie byłem jego trenerem, ale mam z nim dobre relacje od wielu lat. Kiedy był jeszcze w zespole młodzieżówki portugalskiej, ale jesteśmy różnymi osobami. Każdy z nas ma swój charakter. Ja wychodzę z założenia, że nie analizuję pracy moich kolegów z szacunku do nich, ale oczywiście nie tylko z tego względu. Ale różnice, które mamy między sobą, nie powodują, że jesteśmy lepsi albo gorsi. Po prostu jesteśmy różni, mamy inne pomysły. Jeżeli myślimy, że jesteśmy lepsi albo gorsi tylko dlatego, że jesteśmy różni, jest to błąd. Ja nie chcę tak myśleć, nie chcę popełnić tego błędu. Będę miał dwa pytania, jedno do pana prezesa, jedno do pana trenera. To zacznę od pana prezesa. Panie prezesie, chciałem zapytać w takim razie, jakie były kryteria wyboru nowego trenera? Kto był w tej komisji wybierającej, doradzającej? Być może to był pan sam, być może właśnie ktoś jeszcze z zarządu PZPN. No i jakie mamy wymagania od trenera? Jakie są cele właśnie, najpierw patrząc na oczywiście eliminację euro, ale ewentualnie co dalej? Może nie będę zdradzał, jaka była grupa osób, która ze mną współpracowała w wyborze trenera, bo niech to zostaje naszą tajemnicą. A jakie były kryteria? Tak jak wcześniej wspomniałem, że chcieliśmy trenera, który ma w swoim bagażu sukcesy. Trener, który prowadził już reprezentację, co to wcześniej wspominałem. Wymagania, cele, które są postawione przed trenerem, to wszyscy wiemy, że na dzień dzisiejszy numerem jeden to jest awans naszej kadry na Mistrzostwa Europy i na tym się będziemy skupiać. Dziękuję bardzo i pytanie do pana trenera. Dzień dobry panie trenerze, gratulacje, bardzo się cieszę, że pan jest tutaj z nami. Chciałem zadać pytanie w takim razie, jaka jest wizja, koncepcja i filozofia pana gry, bo patrząc też na ostatni mundial, odpoczął pan zaledwie 1,5 miesiąca, czy ma pan właśnie taką dodatkową motywację i energię, bo to wspomniał pan dzisiaj, że został pan wczoraj cudownie przywitany tutaj przez PZPN, czy w takim razie z ochotą zabiera pan się już do pracy od lutego i będzie chciał pan właśnie poprowadzić, tak jak pan prezes powiedział, naszą kadrę na Euro 2024. Dziękuję. Oczywiście to, co mnie prowadzi w reprezentacjach narodowych od wielu lat i zawsze mam dwa słowa i zawodnicy, jak przyjadą na pierwsze zgrupowanie, poznają te dwa słowa, to bardzo proste słowa. My, a drugie słowo to wygrać. To słowo, do którego będziemy musieli się przyzwyczaić, bo wychodzę z założenia, że ta reprezentacja ma wszystkie niezbędne warunki, żeby mogła rywalizować z każdą drużyną na świecie. Oczywiście z szacunkiem do każdej z drużyn, ale uważam, że zawsze popełniamy pewien błąd. Myślimy, że nazwiska grają i że jeżeli zagramy z drużyną, która jest gdzieś tam w pozycji rankingowej albo ma takie nazwiska, czy nazwiska są bardziej czy mniej znane, to bardzo często prowadzi do tego, jak mecze są rozgrywane na boisku. Ja nie wychodzę z takiego założenia, wychodzę z założenia pełnego szacunku do każdej drużyny na świecie, niezależnie od tego, czy to jest pierwsza drużyna w rankingu, czy ostatnia, to nie są rzeczy, które przesądzają o wynikach meczów. Natomiast musimy podchodzić z szacunkiem, ale bez strachu. Jeżeli podchodzimy z szacunkiem do przeciwnika na boisku, to jesteśmy w stanie też wygrać z tą drużyną. Chcemy mieć wszyscy takie ambicje, żeby wygrywać każdy mecz, każde spotkanie. To jest moja taka wizja ogólna. Natomiast piłka nożna to bardzo prosta gra. Mówimy dużo o piłce nożnej, tworzymy skomplikowane sformułowania, ale piłka nożna to prosta gra. Najważniejsze to strzelać gole i nie tracić bramek. A ci, którzy o tym zapominają, bardzo często zapominają o tym, co jest istotne. Jeżeli zbudujemy budynek, jeżeli nie postawimy dobrych fundamentów, to ten budynek się zawali, więc musimy stworzyć fundamenty. Tak więc musimy być solidni w defensywie, ale jeżeli chcemy wygrywać, a to jest nasza ambicja, to oczywiście musimy zdobywać bramki.
Ale tylko to możemy zrobić, jeżeli będziemy się skupiać na tych dwóch elementach gry. Mamy dość mało czasu. Oczywiście jest łatwiej wtedy, kiedy mamy dużo czasu, ale mamy zawodników, którzy są przyzwyczajeni do gry w najsilniejszych ligach we Włoszech, w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji, w Anglii. Mamy zawodników, którzy są przyzwyczajeni do rywalizacji i do profesjonalizmu na najwyższym poziomie. Więc myślę, że będzie dość łatwe, żeby zrozumieli nasze cele, czyli wygrywać. Ja nie znam innego słowa niż to, wygrywać. Tak chcę współpracować z zawodnikami. Dzień dobry, panie trenerze. Mam jedno pytanie do pana trenera, drugie do pana prezesa. Zacznę od pana trenera. Panie trenerze, w ostatnim czasie w Polsce bardzo dużo mówiło się o stylu gry reprezentacji Polski. Chciałem zapytać, jaki ma pan pomysł na grę reprezentacji Polski i jak w najlepszy sposób wykorzystać naszych piłkarzy? To jest właśnie praca, która w tym momencie się rozpoczyna. Ja oczywiście miałem okazję oglądać 4 występy Polaków na mundialu. Tak jak już powiedziałem, w przeszłości już się mierzyłem również z reprezentacją Polski. Drużyna grała różnie, w inny sposób. Teraz właśnie chcemy spokojnie przeanalizować grę Polaków i później podejmę stosowne decyzje. Oczywiście pewni państwo wiedzą, w jaki sposób ja zazwyczaj gram, w jaki sposób organizuję drużyny. Nie lubię tutaj mówić o tych liczbach, ustawieniach, czy 4-4-3, czy jakieś inne formacje, ponieważ czasami wydaje się, że mówimy na przykład o ustawieniu 4-4-2 i to oceniamy. Uważam, że gra musi być dynamiczna. Każdy mecz musi być dynamiczny i musimy się dostosować do dynamiki konkretnego meczu. I to jest ważniejsze założenie niż rozmowa o tym, czy gramy w systemie 4-4-2 czy 4-3-3, to są tylko liczby. Dynamika gry dyktuje nam to, w jaki sposób będziemy grać. Ważne jest też, jak współpracujemy, w jaki sposób tworzymy warunki, aby dobrze atakować, wykańczać akcje, strzelać bramki. Z drugiej strony, w jaki sposób się bronić, co zrobić, aby przeciwnik nie zbliżał się do naszej bramki. I to jest podstawa. To jest chyba ważniejsze niż jakaś taka koncepcja taktyki, czy wybieram system 4-4-2 czy inny, bo to nie jest aż tak ważne, jak ta cała filozofia. I dlaczego? No bo jakieś konkretne ustawienie widzimy tylko na początku gry. Rozpoczyna się gra, gwizdek sędziego, zaczynamy w jakimś konkretnym ustawieniu, a później to ustawienie się zmienia. Tak jak mówię, struktura jest dynamiczna i właśnie będziemy pracować w ten sposób. Będziemy próbowali grać w sposób dynamiczny. To wszystko po to, aby Polska... No, jaki jest pierwszy cel? To, co powiedział pan prezes, chcemy dostać się do fazy grupowej Euro. To jest ważny cel, ale istnieje jeszcze ważniejszy cel. Otóż przejść dalej. I to będziemy na tym pracować z gry na grę, czy z meczu na mecz. Także naszym głównym celem jest zwycięstwo. Będziemy najpierw próbować zwyciężać w konkretnym meczu i później iść dalej. I mam nadzieję, że zajdziemy daleko. Fernando Santos dał się poznać w poprzednich federacjach w Grecji i też w Portugalii jako selekcjoner, który angażował się nie tylko w życie pierwszej drużyny, ale też całej federacji. Chciałem zapytać, czy w Polsce będzie podobnie. Czy Fernando Santos będzie miał jakieś inne zadanie wybiegające poza kompetencje selekcjonera pierwszej drużyny? Tak jak wcześniej wspomniałem, że po rozmowie z trenerem, trener się zdeklarował, że będzie uczestniczył w udoskonaleniu szkolenia młodzieży. To jest bardzo ważne dla nas, bo trener się poświęci całkowicie, będzie miał przegląd wszystkich reprezentacji młodzieżowych. Będzie też jeździł na mecze, będzie rozmawiał z trenerami, ze sztabem szkoleniowym wszystkich reprezentacji młodzieżowych. Myślę, że tutaj potrzebujemy chwilę czasu, żeby ta rozmowa się odbyła. Trener po przyjeździe tutaj już na stałe. Na pewno harmonogram rozmów będzie po kolei rozmawiał z każdym. I wiem, że przyniesie to określone efekty. Tych rozmów będzie owocny. Szymon Borczuch, TVP Sport. Panie trenerze, do pana pytanie. Ma pan na koncie określone sukcesy, niemałe. Co z tej perspektywy uzna pan za zaspokojenie pańskich ambicji w pracy z reprezentacją Polski?
Chcę wygrać wszystko, zwyciężyć wszystko. To jest zawsze moja największa ambicja. Nie przyjechałem tutaj, by przegrywać. Nie lubię słowa przegrana. Nie akceptuję tego słowa. Dlatego moją ambicją jest wygrywanie każdego meczu. A jeżeli nie wygram wszystkich meczów, no to zobaczę, co zrobić z tą moją ambicją. Natomiast chcę wygrywać. Wiem, że nie zawsze jest to możliwe, ponieważ na boisku mamy zawsze przeciwnika i dlatego bardzo ważne jest, by tych przeciwników dobrze poznać przed meczem. Po to mam współpracowników technicznych, którzy właśnie tym się zajmują. Jeden z nich ma taką bardzo specyficzną funkcję właśnie obserwowania, przygotowania, analizy przeciwników. Natomiast jeszcze chcę powiedzieć, że tutaj federacja przedstawiła mi ten cały nowy projekt. I dla mnie bardzo ważne jest to, aby zrobić w Polsce to, co robiłem w przeszłości. Na początku, gdy byłem selekcjonerem Grecji, a później byłem selekcjonerem Portugalii, chcę tutaj zostawić po sobie jakąś spuściznę, coś na przyszłość. Bo wiadomo, świat futbolu się zmienia i niektórzy odchodzą, inni przychodzą. Chcę stworzyć podstawy do zbudowania nowej przyszłości reprezentacji. I tutaj musimy skupić się na reprezentacjach również młodzieżowych i juniorskich. Bez dobrego procesu szkoleniowego nie ma przyszłości. I to jest jedno z moich zadań, które zostało mi powierzone. Tak jak powiedziałem, dlatego właśnie chcę mieszkać tutaj w Polsce, chcę poznać waszą kulturę, sposób myślenia, sposób bycia Polaków, to po pierwsze, ale po drugie również po to, aby móc chodzić na stadiony z całym, ze wszystkimi moimi współpracownikami i chcę widzieć, jak grają Polacy. Chcę tutaj poznać bardzo dobrze sztab, chcę poznać waszych szkoleniowców i wspólnie, mam nadzieję, że uda nam się stworzyć podwaliny dla lepszej przyszłości i żebyśmy mogli również identyfikować, znajdować nowych, dobrych, młodych zawodników. I mam nadzieję, że będziemy w ten sposób pracować. Ja nie planuję tutaj rewolucji. Rewolucja nie jest dobrym pomysłem. Ja nie zaglądam zawodnikom w dowody. Mogą mieć 18 lat, mogą mieć 38 lat. Jak państwo wiedzą, wygrałem Mistrzostwa Europy z zawodnikami w różnym wieku. Najważniejsze jest to, aby zawodnik był dobry, utalentowany. Moim zdaniem wszyscy powinni mieć szansę, by dostać się do reprezentacji narodowej. I ci, którzy wykażą się talentem i których uznam za właściwych, na pewno się do tej reprezentacji dostaną. Dzień dobry, panie trenerze. Sebastian Staszewski, Interia. Będę miał dwa pytania. Pierwsze pytanie, panie trenerze, dotyczące Ekstraklasy. Wspomniał pan o tym, że będzie chciał pan chodzić na mecze. Jakie jest pana podejście do naszej ligi, która no nie jest najlepszą ligą Europy, ani jedną z najlepszych lig Europy, natomiast no jest naszą ligą i chociażby pana, jeden z pana poprzedników, Paulo Sousa, miał tutaj bardzo luźne do tego podejście. Rzadko pojawiał się na stadionach Ekstraklasy. Był zresztą za to krytykowany. Jakie jest podejście pana do obserwacji polskich piłkarzy, którzy występują właśnie w Ekstraklasie? Tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o moich kolegów czy poprzedników, nie będę tego komentować. Najważniejsza jest przyszłość. I porozmawiamy o przeszłości. Tak jak wspomniałem, tak, przyzwyczajcie się do tego, że będziecie mnie widzieć na stadionach. Muszę powiedzieć szczerze, że nie znam zbyt dobrze Ekstraklasy. Gdybym powiedział, że znam Ekstraklasy, zaczęlibyście się śmiać. Byłoby to kłamstwo, więc nie znam dobrze polskiej ligi, oprócz tych drużyn, które grają w pucharach europejskich, w rozgrywkach europejskich. Od lutego będę tutaj na stałe i wtedy, kiedy też wrócimy do rozgrywek Ekstraklasy, będę czujny. Będziemy razem z ekipą techniczną odwiedzać te stadiony, które będą istotne. Oczywiście nie będziemy mogli być na wszystkich stadionach, natomiast tak jak też macie świadomość, musimy też wyjeżdżać za Grecję. Na szczęście dla polskiej reprezentacji mamy wielu zawodników za granicą w różnych rozgrywkach. I też chcemy ich obserwować. Natomiast w perspektywie
najbliższych 6 miesięcy podczas tych aktualnych rozgrywek. Na pewno będę blisko drużyn, te, których nie zobaczę na żywo, będę obserwować w telewizji. I drugie pytanie, mówi pan bardzo dużo o sztabie szkoleniowym. Drugie pytanie dotyczy tej polskiej części sztabu szkoleniowego, bo oczywiście przewozi pan tutaj ze sobą swoich współpracowników, natomiast pisaliśmy i o Łukaszu Piszczku, i o Tomaszu Kaczmarku. Rozmawiał pan i z jednym, i z drugim. Jak wygląda kwestia sztabu szkoleniowego? Jakie są ustalenia pomiędzy panem a federacją, jeżeli chodzi o tą polską część sztabu szkoleniowego? I czy to jest dla pana problem, czy może wręcz przeciwnie, bo bodajże w Grecji miał przecież pan również greckich asystentów. Dziękuję, obrigado. Tak, rzeczywiście w Grecji miałem w ekipie technicznej osobę z Grecji i myślę, że jest to istotne, żeby mieć współpracownika, który jest Polakiem. Oczywiście w tej początkowej fazie jest to bardzo ważne, żebym znał lepiej mentalność, osobowość i może też przekazywać lepiej moje pomysły. Wczoraj miałem okazję rozmawiać z tymi dwoma panami, o których wspomniał pan. Zrozumiałem ich pomysły, też miałem okazję zapoznać się z ich spojrzeniem na reprezentację. Chcę przemyśleć to i za 15 dni przekażę oczywiście moje opinie, moje spojrzenie panu prezesowi. Myślę, że też nie można nagle zaangażować zbyt dużą liczbę współpracowników, ale rzeczywiście na pewno będzie polski element w mojej ekipie, w moim sztabie, tak żebyśmy mogli rozpocząć pracę jak najszybciej. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby mieć kogoś, kto będzie z nami, kto będzie z nami pracować, kto może nam pomóc. To jest grupa ludzi, z którymi bardzo łatwo, praca jest bardzo łatwa. Jesteśmy chętni do współpracy, więc jest to bardzo ważne, żeby mieć nie tylko współpracownika. Poznaliśmy tutaj dom reprezentacji. Mój sztab tutaj zrobił bardzo dużo zdjęć, już też poznali dobrze to, co się tutaj dzieje aktualnie, to co, też jak będzie wyglądać nasza praca z reprezentacją Polski. Zostaną tutaj na kilka dni i jak wrócę do Portugalii, przedstawią mi wszystkie swoje obserwacje i pomysły, tak jak, żebym jak wrócę do Polski, żebym już mógł rozpocząć pracę i tak, żeby te decyzje były dobre dla reprezentacji. Nie chcę decyzji, które będą dobre dla mnie, tylko takie decyzje, które będą istotne dla reprezentacji Polski. Mam jedno pytanie do trenera, jedno pytanie do pana prezesa. Może zacznijmy od pana trenera. Jakie są plany na pierwsze dni pracy i czy już rozmawiał pan z niektórymi piłkarzami reprezentacji w ogóle albo na temat sposobu gry i pomysłu, jaki pan widzi na polską kadrę? Dziękuję. No, naturalmente que os planos quando chegar é começar a detalhar tudo. Jak wrócę do pracy, to chcę przygotować szczegółowy plan, z kim zagramy, gdzie będziemy mieć zgrupowania, jak chcemy przeprowadzić te zgrupowania, jak będzie wyglądać ta praca. Ta reprezentacja w tym momencie ma fantastyczną organizację. Jest wiele pracy wykonanej. Oczywiście nikt nie czekał na ten moment, żeby rozegrać następne spotkania, więc mamy już jasny plan, chcemy też poznać ten plan. Jeżeli uznamy, że chcemy coś zmodyfikować, to tak to zrobimy. Jeżeli będzie to dla dobra reprezentacji, to znakomicie. Jeżeli tak naprawdę w połowie przyszłego miesiąca wszystkie te rzeczy już będą ustalone, będą zdecydowane, zarówno jeśli chodzi o zgrupowania, mecze, plany reprezentacji. Ta reprezentacja nie jest taką reprezentacją, która ja tutaj się pojawiam i nagle wszyscy są do mojej dyspozycji, natomiast zawodnicy są w swoich klubach. Ja się z nimi spotkam 19 marca, wtedy, kiedy rozpocznie się zgrupowanie, natomiast oni w tym momencie muszą się skoncentrować na swojej pracy w klubach, mają swoich trenerów, muszą się skupić na swoich rozgrywkach. Ja bardzo często mówię zawodnikom, że w klubie pracujecie ze swoim trenerem. On decyduje w klubie.
jak się spotkamy, jak przyjedziecie na zgrupowanie, będę miał swoje pomysły, będziemy musieli porozmawiać o nich. Jest to bardzo istotna praca podczas tej pierwszej fazy, rozmawiać z zawodnikami, jaką mają wizję gry, jak się czują, na jakich pozycjach bardziej komfortowo albo mniej komfortowo i też wyjaśnić sobie, jakie są nasze pomysły i wizja gry. Jeśli chodzi o drugą część pytania, to ja chciałbym spotkać się albo porozmawiać ze wszystkimi piłkarzami. Nie wiem czy będzie to możliwe. Musiałbym stworzyć jakąś bazę albo się spotkać z tymi wszystkimi, którzy byli na Mistrzostwach Świata albo ostatnie powołanie. Aż do dnia powołania i przedstawienia składu na następny mecz. Nie miałbym czasu, żeby się spotkać ze wszystkimi zawodnikami, bo mam też swoją pracę do wykonania tutaj. Natomiast rzeczywiście spotkam się i będę rozmawiać z niektórymi z piłkarzy. Jeszcze muszę pomyśleć nad tym, jaki jest skład wyjściowy, natomiast jest bardzo istotne dla mnie, żeby przed ich przyjazdem, przed zgrupowaniem, żeby porozmawiać z jak największą grupą zawodników możliwą. Panie prezesie, powiedział pan, że selekcjoner będzie wspierał w szkoleniu młodzieży. Czy to oznacza rewolucję i w szkoleniu młodzieży, w systemie szkolenia młodzieży i ewentualnie na czym ona miałaby polegać? Nie, dziękuję. To co wcześniej selekcjoner powiedział, że nie będzie rewolucji, bo rewolucja jest bardzo, bardzo źle odbierana. Będzie udoskonalał, także tutaj będzie spotkanie. Widzimy tutaj na sali jest Marcin Dorna, który jest dyrektorem sportowym, jest Mateńko, są trenerzy wszystkich reprezentacji, także tutaj będzie sukcesywnie, będą spotkania i będą rozmowy. Tak jak wspomniałem, to będzie udoskonalenie, a nie rewolucja. Maciej Łuczak, Meczyki. Jedno pytanie do pana trenera i drugie do pana prezesa. Najpierw do pana trenera. Czy miał pan okazję oglądać mecze reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata i jakie wnioski, jeśli pan oglądał, można wysnuć właśnie z meczów reprezentacji Polski na Mundialu? No tak, ale to jest tajemnica państwowa. Nie. Bardzo przepraszam, oczywiście zrozumiałem pytanie i rozumiem, jaki jest cel tego pytania, ale też tak jak państwo zrozumieją, w tym momencie nie powinienem odpowiadać na to pytanie, ponieważ mój poprzednik wykonał bardzo dobrą pracę, nie chcę w tym momencie komentować, ale po pierwsze nie powinienem w tym momencie odpowiadać na tego typu pytanie, ale rozumiem to pytanie, czy uważam, że zagrali dobrze, czy źle, kto zagrał lepiej, kto gorzej. Oczywiście mam swoją opinię, widziałem wszystkie mecze. Natomiast poczekam z wyrażeniem tej opinii na później. Chcę też porozmawiać z zawodnikami, wcześniej z nimi chcę porozmawiać, co można poprawić, co było dobre. Dopiero po takiej głębokiej analizie będę mógł odpowiedzieć na to pytanie. Zatem przepraszam, ale oczywiście rozumiem zasadność tego pytania. Pana prezesa, wspomina pan o tym argumencie pracy wcześniej z reprezentacją Polski w kontekście wyboru nowego selekcjonera. Większość tych kandydatów, która pojawiała się medialnie, to byli trenerzy, którzy pracowali z reprezentacją. Co zadecydowało o wyborze właśnie Fernando Santosza? Może powiem w ten sposób, że każdy z moich poprzedników, prezesów miał swój styl, swój system wybierania selekcjonera. Ja mam swój, tak jak trener ma swój styl prowadzenia drużyny, ustawiania, grania pozycjami. Tak samo każdy z nas w jakiś sposób inny podchodzi do tego. No już nie chciałbym się powtarzać, bo pytanie to samo już pada kilka razy. Co zadecydowało to, że trener przez 20 lat prowadzi, jest w zawodzie trenera i ma za sobą bardzo dużo sukcesów. Wiele drużyn prowadził, przede wszystkim dwie drużyny reprezentacyjne, czyli Grecję i Portugalię. Także tutaj bagaż doświadczenia i sukcesy też były brane pod uwagę. Dzień dobry, panie trenerze. Krzysztof Marciniak, Kanal Plus Sport. Pan wspominał o tym, że bardzo ważna jest dla pana komunikacja i o komunikację właśnie chciałem spytać. Porozumiewa się pan w języku portugalskim? Czy tak też będzie wyglądała komunikacja z drużyną? Czy po prostu mówi pan po portugalsku, ktoś to tłumaczy na język polski? Czy też będzie pan mówił z piłkarzami po angielsku, jak pan uważa? Jeszcze będę miał jedno pytanie do prezesa później. Nie. Ja się będę komunikował z zawodnikami po angielsku. Na murawie, w trakcie treningów, na odprawach.
Będę się komunikował po angielsku. Udało mi się nauczyć kilku słów polskich. W przyszłości mam nadzieję, że za jakiś czas również nauczę się bardziej polskiego, tak jak to miało miejsce w Grecji. Natomiast komunikacja w trakcie treningu nie jest aż taka trudna. Zawodnicy rozumieją, co chcę im przekazać. W trakcie odprawy te rozmowy z zawodnikami czasami są bardziej spersonalizowane i zrobimy wszystko, aby jak najbardziej ułatwić taką komunikację. Komunikacja jest rzeczywiście niezwykle ważna. Wiem, że mówienie w języku, który nie jest naszym językiem ojczystym, jest zawsze trudne, chociażby właśnie na takiej konferencji prasowej. Wystarczy, że tłumacz źle zrozumie jakieś jedno słowo i jakaś odpowiedź może być źle zinterpretowana. Natomiast na konferencjach prasowych będziemy pracować, komunikować się w ten sposób. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry model. Model z tłumaczeniem symultanicznym. Myślę, że zrozumienie tego, co mówię, jest dla państwa i również dla mnie. Każdy się wypowiada w swoim języku rodzinnym, ojczystym. Natomiast z zawodnikami będę się komunikował w języku angielskim w tym momencie, a w przyszłości, jeżeli uda mi się mówić po polsku, to będę próbował się komunikować też po polsku. Dziękuję. To jeszcze do pana prezesa pytanie. Chciałem doprecyzować, bo ta odpowiedź nie padła. Czy decyzja o wyborze tego konkretnego selekcjonera jest decyzją w 100% pana samodzielną, czy też decyzją kolegialną? I od razu pytanie właśnie o kwestię sztabu. Czy tutaj było to obligatoryjne, żeby zawodnicy, czy też trenerzy polscy byli w tym sztabie, żeby ta obecność no jakby była waszym warunkiem sine qua non? Decyzyjność była wspólna, bo dzisiaj, jak widzicie państwo, jest obecność członków zarządu. Dzisiaj mieliśmy zarząd i dzisiaj ta decyzja została podjęta. A drugie pytanie, przepraszam, jakie jeszcze było? Zapytałem o kwestię sztabu trenerskiego. Tak. Czy to był warunek konieczny, żeby w tym sztabie byli ludzie z Polski i czy to jest unormowane, że to będzie jedna, dwie osoby, więcej? Z każdym trenerem, z którym rozmawialiśmy, to rozmowa polegała na tym, że chcemy bardzo, żeby w sztabie szkoleniowym byli nasi trenerzy, którzy będą się uczyć od trenera, który będzie selekcjonerem, żeby później można było ich tą wiedzę wykorzystać. Dzień dobry panie trenerze i panie prezesie. Bartosz Goluch, Polski Radio 24.pl. Mam pytanie do pana trenera o młodszych polskich zawodników, bo oczywiście wszyscy na świecie znają Roberta Lewandowskiego, Piotra Zielińskiego czy Wojciecha Szczęsnego. Jak pan sądzi, który z młodszych zawodników niebawem lub już teraz może stać się istotną postacią dla tej kadry? Dziękuję bardzo. Mamy wielu młodych zawodników, którzy już grali w mundialu. Zawodnicy w wieku 22-24 lat, tam było chyba 3-4 zawodników w tym wieku, którzy już grają we wiodących drużynach, w ligach europejskich, na przykład w Holandii i w innych krajach. Natomiast w tym momencie, tak jak pan zrozumie, wcześniej zajmowałem się inną reprezentacją, teraz już stałem się Polakiem, zajmę się polskim futbolem i przeanalizuję wszystkich zawodników i dlatego jestem tutaj ze wszystkimi moimi współpracownikami. Będziemy obserwować grę polskich zawodników i tutaj jest jedna bardzo ważna kwestia. Czasami możemy znaleźć, identyfikować bardzo dobrych zawodników, którzy nie będą w stanie dostosować się do naszych pomysłów czy do naszej wizji. Zatem w tym momencie ciężko mówić o nazwisku A, B czy C. Natomiast kto zna moją ścieżkę kariery, 12 lat jako selekcjoner, najpierw w Grecji, później w Portugalii, kto zna tę ścieżkę mojej kariery, to wie, że jestem między innymi znany z tego, że wprowadziłem do pierwszej reprezentacji bardzo wielu młodych zawodników. Dlatego dla mnie najważniejszym kryterium nie jest wiek zawodnika, tylko jego jakość. Czyli po pierwsze jakość, po drugie jakość techniczna, jakość taktyczna, jakość psychologiczna. Zatem jakość jest podstawą. Technika, taktyka i mentalność. Ta płaszczyzna psychologiczna. Zatem rozpoczynam naszą pracę. Będziemy obserwować zawodników, będziemy z nimi rozmawiać ze sztabem i na tej podstawie podejmiemy nasze decyzje.
PZ. Ja chciałem zapytać o postać pomnikową w polskiej piłce, a mianowicie o Roberta Lewandowskiego. Taką samą osobą był Cristiano Ronaldo w Portugalii. Po meczu z Francją on powiedział w wywiadzie pomeczowym, że żeby myśleć w ogóle o następnym mundialu, czyli w perspektywie tych kilku lat, to trzeba też mieć radość z gry w piłkę, w reprezentacji. On potrzebuje tego głodu. Czy pan ma pomysł, czy pan może zagwarantować, że Robert Lewandowski tę radość otrzyma pod pana wodzą? I też ja przypomnę, że na przykład, kiedy był trenerem Jerzy Brzęczek, był taki słynny wywiad, kiedy było 8 sekund ciszy na temat stylu. Później też wiemy, jak było właśnie w tym meczu po zakończeniu spotkania z Francją. A zatem Robert Lewandowski jako klucz, czy pan z nim rozmawiał, czy tę radość może pan mu zapewnić, czy rzeczywiście on jest bardzo podobny do tego, jaką rolę pełnił Cristiano Ronaldo u pana w poprzedniej reprezentacji. Dziękuję. Oczywiście musi być radość z gry, bo bez tej radości nie da się wygrać. Oczywiście nie chodzi o rozrywkę, to w cudzysłowie. Chodzi o rozrywkę czy szczęście, radość z gry. Oczywiście trudno jest wygrywać mecze, jeżeli drużyna nie jest szczęśliwa. Wszyscy zawodnicy muszą być szczęśliwi. Musimy być rodziną, ta grupa musi być rodziną. Jeżeli jesteśmy rodziną, różne rzeczy się dzieją. Jesteśmy oczywiście, chcemy być szczęśliwi. Ja chcę, żeby oni byli szczęśliwi, że są w reprezentacji, że reprezentują ten kraj. Mamy coś bardzo ważnego w reprezentacjach, pasja. Jeżeli zawodnicy są tutaj z pasją, z pasji i miłości do swojego kraju, to jest najważniejsze. To jest to, co powinno być najważniejsze dla zawodników, kiedy reprezentują swój kraj, bo reprezentowanie klubu to profesja, jest oczywiście ważne, jest to bardzo trudne zadanie. Jest to kontrakt, jest to profesjonalizm czysty i trudny. A tu jest sprawa wygląda tak, że przyjeżdża reprezentują swój kraj i muszą robić to z radością i pasją. I jeżeli rzeczywiście nie ma tej radości z gry, jeżeli nie ma tej radości między nimi, nie mają tej formy bycia, życia między sobą, ja mam zwyczaj mówić, że ważniejsza niż kwestia fizyczna jest kwestia mentalności, psychologiczna. I szczególnie w reprezentacji. Ja nie będę tutaj mówić o aspektach fizycznych zawodników. Nie będę ich trenować. Będę miał ich do dyspozycji 3-4 dni, więc nie będę poprawiać ich zdolności fizycznych. To jest praca, która dzieje się w klubach, która ma miejsce w klubach. Ja mogę obserwować ich w klubach, obserwować, jak działają, jak się rozwijają. To jest oczywiście istotna część naszej pracy. Muszę też być w kontakcie z trenerami. Natomiast kwestia fizyczna to jest klub. To, co my tutaj musimy zrobić, ta praca, którą musimy wykonać, to, że muszą być szczęśliwi, radośni i to jest nasza praca. Muszą czerpać radość z gry dla reprezentacji, bo ta kwestia właśnie mentalności, ta kwestia psychologiczna jest ważniejsza niż kwestia fizyczna. Dzień dobry, Jan Mazurek, Weszło.com. Panie selekcjonerze, dwa pytania. Jeszcze musimy tutaj dościślić to poprzednie pytanie, czyli co będzie dla pana tak naprawdę ważniejsze pod względem taktycznym? Uniezależnienie tej reprezentacji od Roberta Lewandowskiego, czy sprawienie, żeby wykorzystać wszelkiego rodzaju talenta i umiejętności Roberta Lewandowskiego? I drugie pytanie. Ma pan opinię trenera pragmatycznego i jednak skupionego bardzo często na defensywie. Czy tak to też będzie wyglądać w reprezentacji Polski? I drugie pytanie, czy w ogóle zgadza się pan z tą opinią, ale widzę, że pan się śmieje, więc chyba nie. Pragmatyczny. Oczywiście, jeżeli uważacie, że zwycięstwa są pragmatyczne, mogę być pragmatyczny. Jeżeli w ten sposób na to spojrzymy, to proszę bardzo. Natomiast jeśli chodzi o grę obronną, to ciężko mi to zrozumieć. W Portugalii zdobyliśmy chyba ponad 230 bramek, ale oczywiście też straciliśmy chyba 80 parę bramek, więc można powiedzieć, że mniej niż jedna bramka stracona na mecz, ale jeżeli strzelamy ponad 200 bramek i tracimy 80, to jest defensywa? Nie, myślę, że to jest równowaga. Bez równowagi nikt nie wygrywa. Żadna drużyna na świecie nie wygrywa meczów bez równowagi. To jest inna kwestia. Jeżeli uważacie, że to jest pragmatyczne, to okej. Jestem pragmatyczny, nie mam z tym problemu. Ja chcę wygrywać. Natomiast wiem jedno, żeby wygrywać, trzeba grać dobrze i najlepiej bardzo dobrze.
ale grać bardzo dobrze w piłkę nożną i będziemy musieli bardzo dobrze to robić. I oczywiście wszyscy selekcjonerzy na świecie, czy trenerzy też w klubach, wszyscy chcą tego samego, zaprezentować dobre widowisko, bo wiemy, że jeśli będzie dobre widowisko, będziemy mieć publikę po naszej stronie, ludzie będą bardziej zadowoleni z gry, będą bardziej wspierać reprezentację czy klub i to jest fundamentalne, to jest to, czego będę tutaj szukać, ale też chcę, żeby drużyna czuła się wolna, żeby talent służył drużynie i to jest coś, co nigdy nie można ograniczyć u zawodnika, jego talentu i to dotyczy pierwszego pytania. Musimy wykorzystać wszystkie talenty, bez żadnego wyjątku, ale oczywiście są zawodnicy, którzy mają inną wagę w reprezentacji i też w jakiś sposób tworzą charakter tej drużyny. Nie znam żadnego trenera na świecie, który nie wykorzystałby geniuszy czy talentów. To jest podstawowa kwestia. Jeżeli ja mam kogoś, a wy macie Chopina, no Chopin jest geniuszem, więc wykorzystajcie Chopina. I jeżeli będę trenować gdziekolwiek, czy w Portugalii, czy w Polsce, muszę wykorzystywać talenty. Natomiast istotne jest, żeby to później współdziałało jako drużyna, tak jak wspomniałem przed chwilą. Mam pewne sformułowanie, z którego często korzystam. Że gwiazdy, jedyne, które znam, to są na niebie i nigdy nie widziałam żadnej gwiazdy samotnej na niebie, także wszystkie gwiazdy są dobrze widziane, ale nigdy nie widziałam jednej gwiazdy na niebie. To jest takie moje powiedzenie. Musi to być zespół gwiazd. Ostatnie dwa pytania. Kacper Sosnowski, Tomek Kowalczyk, także przykro mi, ale na wszystkie nie zdążymy odpowiedzieć. Kacper Sosnowski, Sport.pl. Witam panów, gratuluję podpisania umowy. Pytanie albo do prezesa, albo do trenera. Kto do kogo pierwszy zadzwonił? Pan trener? Nie. Nie, to my pierwsi skontaktowaliśmy się z trenerem. Także. I pytanie znów do obu stron. Co było najtrudniejsze podczas negocjacji tej umowy i co było najważniejsze? I też proszę odpowiedzieć dwie strony, a prezesa dodatkowo, czy może potwierdzić długość tego kontraktu i jego warunkowość. Być może, jeżeli taka jest, dziękuję. Może ja przekażę tutaj mikrofon Łukaszowi, bo Łukasz się nudzi, także Łukasz... Bardzo chętnie. Też żebyś powiedział kilka słów, proszę cię bardzo. Myślałem, że przejdę suchą stopą przez tę konferencję, ale wydaje się, że nie. Jeśli chodzi o kwestię długości tego kontraktu, to kontrakt zawiera w swojej długości dwa cykle eliminacyjne, czyli cykl eliminacyjny do Mistrzostw Europy 2024 i do Mistrzostw Świata 2026. A drugie pytanie? Myślę, że ten kontrakt jest dobry dla obu stron i są w tym kontrakcie takie sformułowania, które zabezpieczają interesy zarówno federacji, jak i trenera. O konkretnych zapisach pewnie nie ma co mówić, ale na pewno wynegocjowane warunki pod tym względem kwestii osiągania pewnych sukcesów są też bardzo istotne i w tym kontrakcie zawarte. Tomasz Kowalczyk, Radiowa Jedynka. Pytanie do pana trenera. Z czym do tej pory kojarzyła się panu Polska? Czy wie pan już, gdzie pan będzie mieszkał i czy pamięta pan mecz na tym stadionie w 2012 roku, ten mecz otwarcia Euro, jakie emocje związane z tym wydarzeniem panu towarzyszyły? Dziękuję. Wydaje mi się, że będę mieszkać w Warszawie, tak? W Warszawie? Tak, w Warszawie. Ale muszę oczywiście obejrzeć mieszkania, czy mam swoją rodzinę, małżonkę, będziemy tutaj mieszkać, ale spokojnie, wszystko w swoim czasie i w jakiś taki naturalny sposób chcemy znaleźć przestrzeń dla nas, tak żebyśmy też się czuli dobrze, bo to jest ważne, żebyśmy się dobrze czuli i myślę, że to szybko przebiegnie. Pamiętam bardzo dobrze. Było to otwarcie
Euro 2012, pamiętam bardzo dobrze ten mecz, Polska-Grecja. Byłem tutaj praktycznie miesiąc w Warszawiance, tam gdzie znajdowaliśmy się z drużyną Grecji. Pamiętam o rzucie karnym, przestrzeliliśmy tego karnego, ale wszystkie mecze, w których zmierzyłem się z reprezentacją Polski, były to zawsze trudne mecze dla drużyn, które prowadziłem. Pamiętam bardzo dobrze te spotkania i oczywiście najlepiej pamiętam ćwierćfinał w 2016 roku podczas Mistrzostw Europy. Wtedy ten mecz zakończył się dobrze dla mnie. Niestety, no, teraz mogę to powiedzieć dla Polski, źle się zakończył. Nam wtedy udało się wygrać te Mistrzostwa Europy, ale był to chyba najtrudniejszy mecz, jaki mieliśmy wtedy podczas Euro 2016. A ten stadion pamiętam bardzo dobrze, oprócz tego, że był to mecz otwarcia tego Euro 2012. Był to też mój pierwszy mecz w fazie finałowej dużej imprezy piłkarskiej jako selekcjoner piłkarski. Niezależnie od tego, którą drużynę prowadziłem, zawsze byliśmy w pierwszym koszyku, zarówno też wtedy, kiedy prowadziłem Grecję. I myślę, że jest to, może to być dobra wróżba. Ktoś mi powiedział, że jeden z meczów, który tutaj rozegrałem, był podczas moich urodzin. To była chyba Liga Narodów. Były to moje urodziny. Teraz będziemy mieć mecz dwa dni po moich urodzinach. To są zawsze dobre wróżby, dobre znaki do tego, co nas czeka. Ostatnie pytanie, proszę, Stefan. Stefan Szczepek, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Ja do pana prezesa i do pana sekretarza chyba w związku z tym, co pan powiedział ostatnio. Kiedy Leo Benhakker był przedstawiany jako selekcjoner, wyszedł z takiego zaplecza, zza skrzynek z piwem, coś takiego. Ponieważ piwo w znacznym stopniu płaciło za jego kontrakt. Dzisiaj jest znacznie bardziej elegancko, no ale pan trener też wyszedł zza tej ścianki sponsorskiej. I chciałbym się dowiedzieć, czy jakaś firma, na przykład Jeronimo Martins, bierze udział, płaci część tego kontraktu, bierze na siebie, czy nie? Prezes wspomniał o kabanosach, które mamy tutaj, firmy Tarczyński na stoliku. Budżet Polskiego Związku Piłki Nożnej skonstruowany jest w ten sposób, że oczywiście olbrzymie przychody pochodzą od naszych sponsorów i to jest oczywiście efekt wieloletniej pracy. Bo takie rzeczy nie dzieją się w krótkim terminie i to jest zawsze praca, którą trzeba wykonać przez wiele, wiele lat, żeby uzyskać pełną akceptację, świadomość i wsparcie sponsorów. Oczywiście nie, to znaczy nie ma indywidualnego kontraktu, który realizuje zapłatę wynagrodzenia dla trenera. To jest kontrakt, który jest zawarty pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Nożnej a panem trenerem. Mamy na tyle stabilną sytuację finansową dzięki, tak jak powiedziałem, tym wieloletnim staraniom i działaniom, że jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym kontraktem. To było ostatnie pytanie. Dziękujemy za udział w konferencji. Jeszcze raz przepraszamy, na wszystkie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Trener dopiero zaczyna swoją pracę. Z czasem na pewno będziemy dla Państwa dostępni, ale to też proszę o cierpliwość, bo ta lista jest bardzo długa już tych zapytań, więc nie da się wszystkim od razu odpowiedzieć. Także dziękujemy i do zobaczenia. Zapraszamy jeszcze fotoreporterów.